Drużyna Lumaro Elbud zwyciężyła w tarnowskiej pierwszej lidze futsalu z 50 punktami na koncie. Gracze Topikar do końca walczyli o ligowy triumf, ale ostatecznie lepsi okazali się zawodnicy Lumaro. Na trzeciej pozycji uplasowała się ekipa Gryfu Bożęcin. Wychodzimy z tego górą, ucieramy nosa wszystkim w końcu i po trzech z rzędu wicemistrzostwach udaje nam się ten upragniony tytuł zdobyć. I to jest naprawdę po takich perypetiach, można powiedzieć, gdzie 60-70% składu nam po prostu odpadło. Najlepsi strzelcy tego zespołu generalnie nie mogli grać, nie mogli występować już od jakichś 5-6 meczy, więc tym bardziej się cieszymy właśnie wszyscy, że udało się to dowieść do końca. Królem strzelców pierwszoligowych rozgrywek został Damian Świątek z drużyny Topikar, który trafiał do bramki przeciwników aż 42 razy.